Hadrysiu, pewnie was serdecznie na tym zebraniu. Dzisiejszym tematem, jak wszyscy wiemy, są wiatraki. I teraz tak, ja bym prosił, bardzo bym prosił wszystkich uczestników zebrania. Kto będzie podejmował głos, pojedynczo się zgłasza. Nie, żeby był harmidem, tylko pojedynczo, bo jak będziemy wszyscy razem, będą się składać, to nic z tego nie wyjdzie. Pojedynczo, żeby każdy, kto burmistrza... Chyba na trena stać. Proszę? Chyba na trena. Tak, no oczywiście, no i... Ja was tak bardzo serdecznie proszę, żeby nie było chaosu. Pojedynczo, proszę bardzo, kto pierwszy zabiera głos? Ale wiadomo, że pani Teczka, no to jest... Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o porządek zebrania, bo porządek zebrania jest wiatraki. Czy później można burmistrzowi zadać parę pytań dotyczących korzystania? No już, oto burmistrz, to jak będzie później. Przepraszam, czy można później... Nie prywatna, to jest prywatna wioskowa dotycząca. Czy pan burmistrz się zgadza, że później można zadać parę pytań? Zobaczymy. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chcę zapytać, jeżeli tutaj spotkaliśmy się, no to w tej sprawie, żeby wyrazić naszą aprobatę lub nie, żeby te wiatraki tutaj stanęły w naszym obrębie. Jeżeli my tutaj dzisiaj, wszyscy jak jesteśmy, albo większość z nas opowie się, że nie, czy ma sens nasze spotkanie, czy uchwała zostanie odwołana? Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam wszystkich. Widzę, że przyjechał pan poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, przyjechałem zgodnie z tym, co deklarowałem na ostatniej sesji, na spotkanie z Wami i powiem tak, dezaprobata Państwa, żeby wiatraków nie było, jest w pełni do przyjęcia. Natomiast teraz ja mam do Państwa pytanie takie, bo cały czas pojawiało się tutaj w pismach sprawa odległości wiatraków. Kłaniam się tutaj bardzo nisko Sejmowi, że takiej ustawy, wiedząc, że będą farmy powstawały, bo jesteśmy zobowiązani, to akurat dotyczy jeszcze lat poprzednich, także panie pośle, nie jest to w stosunku do pana ukłon, natomiast mówię, zostaliśmy przez poprzednie rządy przed kilku laty sprowadzeni do tego, że jako Polska musimy mieć zieloną energię, natomiast nie ma żadnych konkretnych wytycznych. I teraz jeśli jedne instytucje mówią, że 750 metrów, Sanepid, tak tutaj pani Przybyłek miała informację, że 2 km. Padło na spotkaniu w Wabinicach, że taką dobrą odległością będą 3 km. Na sesji, kiedy z Państwem rozmawiałem, i akurat pan Piotr Paszkowski też to zacytował, padła odległość 3 km. Więc ja jestem... Najpierw chciałbym się dowiedzieć, czy rozmawiamy o zaniechaniu całkowitym, czy żeby były pieniądze w budżecie, o co jako burmistrz także muszę zabiegać, idziemy w kierunku pewnej odległości od zabudowań. Ja myślę, że pewna odległość jest racjonalna, nie tylko jeżeli chodzi o... Proszę Państwa, ale dlaczego mówię? Na sesji, znaczy po sesji, kiedy z Państwem rozmawiałem, padały argumenty. My nie jesteśmy przeciwko wiatrakom, tylko odległości. A ja chcę zapytać, o jakiej mocy będą te wiatraki i w jakiej ilości? Ale proszę Pani... A ja mam takie zapytanie, czy może burmistrz całkowicie wypowiedzieć? Dlatego mówię. Ja wracam do tego, co było podczas rozmów z Państwem. Co nie? Bo mówię, Dla mnie, jako dla burmistrza i z tego, co były wytyczne tutaj, że każdy się posiłkował odległościami, były te 3 km od zabudowań. O tym żeśmy rozmawiali. Tak. Nie, tu nie było takiego podejmowania. Gdzie pan zostawił ten wiatrak? Właśnie. Takich tematów do pani burmistrzu nie było. Odsunie pan 3 km z okładu, to Zarzyska też będą mieć problem. To gdzie? To może u pana pod oknem, co? Ale może pan burmistrz jeszcze coś więcej powiedzieć. Ale ja w tej chwili mówię, zadałem pytanie. Ja zadałem pytanie, bo jeśli teraz idziemy w całkowitą, to proszę państwa, trochę to potrwa. Nie. Zostały wszczęte procedury. Wpłynęło pismo o naruszenie przez Radę Prawa. I teraz Rada odrzuciła ten wniosek, uchwałę. Rada odrzuciła. I teraz to, co ja powiedziałem, ja postaram się na sesję czerwcową to wprowadzić. Jeśli nie zdążę, to uchwałę wprowadzę na sesji wrześniowej. I mówię o tym jasno. Proszę państwa, proszę się nie dziwić. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę przestrzegać prawa. Ja powiem wam tak, zacytuję o umorzeniu śledztwa przez prokuraturę. Z pisemnego zawiadomienia Stanisława Stępnia skierowanego do delegatury CBA we Wrocławiu, a włączonego do niniejszego postępowania. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że część wskazanych nieprawidłowości była przedmiotem sprawdzeń w ramach postępowań prowadzonych przez Policję pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Boleśnicy. W przedmiotowej sprawie było również prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Boleśnicy postępowanie zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia. Ale nie, tyczy to mojej osoby jako burmistrza funkcjonowania urzędu. I dlatego mówię, proszę państwa, wszystko co robię jest zgodne z prawem. Dlatego mówię tutaj jasno. Nie chcecie wiatraków? Wiatraków nie będzie. No to mówię. To, co mówiłem w Wawienicach na zebraniu, mówię także teraz wam. Nie będzie. Tylko jeśli postaram się do 17 czerwca przeprowadzić procedury, to wprowadzę to na sesji czerwcowej. Jeśli nie zdążę, to wprowadzę to na sesji wrześniowej. Nie, nie będzie. Proszę pana, nie będzie. No słuchajcie, jeśli ja mówię, że postaram się wprowadzić to na sesji czerwcowej, jeśli nie zdążę, to będzie to na sesji wrześniowej. Nie chcecie, nie będzie. Ja nie będę walczył z wami. I to, co powiedziałem na zebraniu w Wawienicach, to samo powtarzam wam. Jako burmistrz muszę dbać o interesy gminy, natomiast jeśli mieszkańcy nie chcą, to dla mnie mieszkańcy są w tym momencie ważniejsi. No to miło. Ale nie, dlatego mówię, że muszę przestrzegać procedur i to każdy musi to robić. Dlatego zarzucano mi wiele rzeczy. Przeczytałem wam tylko krótkie, na chwilę obecną rzeczy z umorzenia śledztwa przez prokuraturę w Strzelinie. Dlatego naprawdę, proszę was, nie wymagajcie ode mnie pośpiechu, bo ja muszę robić wszystko zgodnie z prawem. I tu daję wam wszystkim słowo. Postaram się na sesję czerwcową to wprowadzić. Jeśli nie zdążę ze względów proceduralnych, to możecie być pewni, że to będzie na sesji wrześniowej. A my mamy tutaj pytanie, jakie procedury muszą nastąpić, jakie dokumenty pan musi zebrać, że nie zdąży pan do 17. To, co powiedziałem na spotkaniu. Pani Wysocka-Przybyłek napisała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przyszło pismo, że te procedury zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. No i to jest odpowiedź. Ale ja nie wiem. Momencik, ja uzupełnię. Ja nie pisałam o procedurach, tylko o raporcie. O raporcie środowiskowym. To nie ma, i zostałam poinformowana, że zgodnie z tym wiedzą pani, pan dyrektor regionalnej RDOS-u, jest wszystko ok. Jest koniec. To proszę, proszę mi powiedzieć. Ale nie, proszę mi odpowiedzieć, czy pani jeszcze do jakiejś instytucji napisała? Przepraszam bardzo, moja sprawa. Ale no czy pan, albo niech mi pan odpowie, czy pan dostał jeszcze z jakichś innych instytucji pism? Nie, na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy może pan spokojnie. 17 czerwca w lutym było spotkanie Wawinicy, a już 20 marca była uchylona uchwała MPZP Stronia. A wie pani dlaczego? Dlatego, że było zebranie, mieszkańcy chcieli, nie było żadnego pisma ze strony mieszkańców po naruszenie prawa przez burmistrza i Radę Miejską, etc. Miałam 30 dni na ewentualne podjęcie działań i pan i tak by wiedział, czy podejmuję, czy idę do SKO, czy nie, to musiałabym zrobić przez pana. Nie wysłałam żadnego zażalenia na uchylenie mojego wniosku, co oznacza, bo tu już minął miesiąc, że jest koniec. Nie, no to są, ale nie. Więc ma pan teraz absolutnie czystą, wolną drogę do tego, żeby w czerwcu uchylić MPZP Strzałkowa. Czy MPZP Strzałkowa są zbyt małe i jest już prawomocne? Nie wiem. Jest jeszcze w toku realizacji, tak? Nie wiem. Przyjadę do urzędu, to będę wiedział. No ale spotkaliśmy się chyba po to, żeby porozmawiać konkretne rzeczy i żeby ludzie zadają pytania i żeby pan umiał na nie odpowiedzieć. Ja się pytam, czy ten MPZP już jest prawomocny, czy nie jest? Jak jutro będę w urzędzie, sprawdzę i panią powiadomię. Może tak być? Ja przyszłam panią, czy mieszkańców Gorzesławia-Szczałkowej. Może tak być? Nie. Znaczy nie, odpowiem tej pani jutro, bo dzisiaj nie znam odpowiedzi. A czemu pani nie zna dzisiaj? Ale ta pani nie jest sama. Tylko nie znam. Bo nie znam dzisiaj odpowiedzi. Ja tylko mogę... Jeśli pan tak uważa, to tak. To akurat jestem nieprzygotowany. Burmistrzu, taka jedna uwaga. W ostatnim spotkaniu w Biertowie po sesji, wychodząc, radni powiedzieli w te słowa: róbcie co chcecie, wiatraki tak powstaną. Także pana deklaracje są takie, radni wychodzą, przekazują nam takie wiadomości. No, jest zbulwersowanie wśród tutaj opinii publicznej i nie ma co się... Powiem to, co powiedziałem na zebraniu w Wawienicach i powtórzę to. Moja głowa w tym, żeby przekonać radnych. Przekonać radnych właśnie z terenów, gdzie wiatraki nie będą powstawały, bo tam nie ma tunelu wiatrowego, ale z racji tej, że są radnymi z mojego komitetu wyborczego, to moja głowa w tym, żeby ich przekonać. Udało mi się w tamtej sprawie. Mam nadzieję, że uda się. A ja panie będę głosował nazwiskiem powiem radnego, który mnie zaatakował. Hadryś, radny Zbiercowa powiedział: robcie co chcecie i tak nas nie zmusicie do uchylenia tej ustawy. Uchwały, przepraszam. Proszę państwa, dlatego mówię. Moja głowa w tym i tak jak napisały media, czy stracę głowę po zebraniu w Wawienicach, nie straciłem i daję wam słowo, że to samo zrobię u was. Sprawę wiatraków uważam za zamkniętą. Ja mam pytanie. A co po wyborach? Wygra pan wybory, radni, mam nadzieję, że nie będą ci sami. I w styczniu na uchwale wróci pan ustawę i będą wiatraki. 4 lata minie, nastawia pan chodników, nastawia pan jedną salę, drugą. Zapomną ludzie, bo tak generalnie jest. Ludzie zapomną, a wiatraki będą. Co pan My nie zapomnimy, proszę pana. Tak, ale wiatraki już będą i tu jest największy problem. Tylko nie. Pana, ja mogę powiedzieć za siebie. Za siebie. Będę startował w wyborach i wybory chcę wygrać. Czy mieszkańcy mi zaufają? Tego to nie wiem. Natomiast jeśli ja dzisiaj mówię, że wprowadzę uchwałę i wiatraków nie będzie, to ja za rok, 2, 3, 4 powiem wam to samo. I to samo powiem w Wawienicach. Wiatraków nie będzie, bo wy nie chcecie. Nie bardzo to jest zgodne. Nie bardzo, panie burmistrzu, to jest zgodne. To dlaczego pan nie zapytał mieszkańców, czy chcą wiatraki, czy nie? W 2012 roku, a właściwie w 2011, kiedy była uchwała dotycząca MPZP Zbytowa dla Widowice dla turbin wiatrowych. Więc w 2011 wszędzie, zanim takie plany zostaną, taka uchwała zostanie podjęta, najpierw idą obwieszczenia terenów, które dotyczą. Jeśli ja z terenu nie miałem informacji, że potrzebne jest zebranie, tak? To gdzie są? Ale gdzie mieszkańcy, to nie są obwieszczenia. Jeżeli są zebrania wiejskie, dlaczego nikt nie przychodzi? Jeżeli by ktoś zgłosił czy sołtys, czy ja, to byśmy powiedzieli. Głosowali za wiatrakami bez zgody mieszkańców? A był ktoś tutaj? Jeżeli było, można sprawdzić protokoły, że są napisane sami sobie piszemy, jeżeli zebranie wiejskie jest, to sami sobie piszemy, tak? Ja na klikach więcej i piszę to tutaj. Już było mówione, że będą wiatraki, czy ktoś coś... Nie, było mówione. Ale chwilę. Ale ile przyjdzie 6 osób na zebranie? Proszę Państwa, w tej chwili robi się już niepotrzebna, gęsta atmosfera. Ja powiedziałem jasno, jak sprawa wygląda. Państwo żeście to zaakceptowali. My? Gorzesławianie zaakceptowali, panie burmistrzu? Dlatego powiem jeszcze raz. Jeśli uda mi się wprowadzić to na sesję czerwcową, to wprowadzam uchwałę na sesję czerwcową. Jeśli nie, to ta uchwała wejdzie na sesji wrześniowej. I tego możecie być pewni. Sprawę wiatraków uważam za zamkniętą. A jak do września wiedzie, jak robię państwa szykować, ale to było... Szanowni Państwo, a jak firma wiedzie, i co my zrobimy? Nie wiedzie. Jak wiedzie na pole... Nie! No proszę Państwa, przecież jeśli ja wam mówię, że uchwała będzie przeciwko wiatrakom, to będzie i nie ma możliwości, żeby cokolwiek na tym terenie się działo. I że nie było, że Hadryś mi powiedział, że róbcie to chcecie, tak nie odwołamy. Wykopujemy go. Tak jak mieli z Koderą, z tymi cudzymi sprawami. Mieliby zadzwonili od policji, który samochód przyjeżdża, mieliby prawo sprawdzać. I sprawdzali im samochód. Jeden drugiemu dawał sygnał, był sprawdzany samochód i przestają wozić. I wtedy podobała mi się postawa mieszkańców. Bo proszę Państwa, było wszystko poza mną. I sprawa do tej pory się ciągnie na zewnątrz. Szanowni Państwo, przepraszam, chciałbym zabrać kilka minut, kilka słów powiedzieć Państwu i naświetlić pewną prawdę, bo to, co mówi burmistrz, świetnie, że przyjechałem na to spotkanie, moje nazwisko Stępnia i Stanisław, jeśli ci, którzy Państwa mnie nie znają, przyjechałem na to spotkanie i wcale nie myślałem, że burmistrz będzie pokazywał tutaj jakieś dokumenty, dotyczące nieprawidłowości gminy, w gminie, potężnych nieprawidłowości, ale akurat świetnie się stało, że przyjechałem. Jest spotkanie o wiatrakach, dotyczy wiatraków, dotyczy waszej przyszłości, waszego zdrowia, a tutaj burmistrz wyciąga jakieś kartki. Dlaczego zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury w Strzelinie? Dlatego, że nie mamy zaufania do Leśnickiej, raz, bo wszystkie sprawy dotyczące Bierutowa są umarzane. Sprzedaż ziemi była za 13 tysięcy 10 hektarów, my płacimy teraz karę, my mieszkańcy wszyscy, 1 300 000. Płacimy karę za przestępstwa w gminie, które się przedawniły. To jest jedno, to jest chwileczkę, druga sprawa. Niech ludzie się, czego pan przerywasz? Niech ludzie się dowiedzą. Kolejna sprawa, szanowni państwo. Zaraz się dowiecie o rzeczach, które rzeczywiście mogą mrozić krew w żyłach. Jak to się dzieje? Dlaczego została skierowana ta sprawa do prokuratury? Dlatego, że nawet tutaj obecny pan poseł, pan Jacek Świat, kiedy przeczytał protokół oceny działania gminy Bierutów, to na zebraniu publicznym oświadczył, że to są porażające zarzuty. Szanowni państwo, jeśli jest przetarg organizowany na 7 milionów, a opóźnia się o 4 dni, przesuwa się termin naboru ofert, a nie umieszcza się go na BIP-ie i burmistrz mówi, że szanuje prawo, czyli co? Chce komuś ustawić przetarg do 7 milionów? Dodatkowa sprawa. Na tą inwestycję i od tego się zaczyna problem ważnych tutaj wiatraków. Bo na tą inwestycję, zamiast wysłać papiery do marszałka o dotacje unijne, około 3,5 miliona można było 50% uzyskać, to burmistrz bierze kredyt. Zadłuża, topi gminę w długach. I proszę państwa, wiatraki to nie jest sprawa tego roku. Nawet nie wiecie, bo wszyscy pracujemy, jesteśmy zapracowani, nie sięgamy do internetu, a sprawa wiatraków w waszej miejscowości to jest 2012 rok. Odtąd się zaczyna. I z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że są potężne długi. Burmistrz zaciąga w roku 2011 4 200 000 na 46% kosztów całkowitych, a w 2012 roku zaciąga kredyt 2 600 000 na 50% kosztów całkowitych. I co robi? Jak kombinuje? Kombinuje tak w ten sposób, zadłużając tak potężnie w jednym banku, i to 3 kredyty w jednym banku, to jest też podejrzane. I myśli sobie, aha, tutaj zaciągnę kredyt, ludzie będą mnie lubić, bo będę robił inwestycje, a będę te kredyty spłacał, wiatrakami w Gorzesławiu, tutaj w tej stronie. Spłacać chce długi, które potężnie zadłużył gminę, zaniedbał swoje obowiązki. Ale chwileczkę, niech pan nie przerywa. Boi się pan prawdy? Niech ludzie prawdę usłyszą. No nie trzeba. Proszę nie przerywać. Ale proszę nie. Ale który burmistrz zrobił tyle, co ten zrobił? Proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Ale ludzie chcą usłyszeć prawdy? A czemu pan broni kogoś? Nie, ja to nie bronię. Kto łamie prawo? I złamał burmistrz prawo w waszej miejscowości. Szanowni państwo, burmistrz wam nie mydli oczu, że on respektuje prawo. Nie. Złamał prawo i to bardzo brzydko wobec was. Dlatego, że kiedy jest raport oddziaływania na środowisko, to jest obowiązek z mocy ustawy zorganizować spotkanie z wami, z mieszkańcami, i zrobić konsultacje społeczne, powiadomić was o tej inwestycji. To nie jest komuna, że wam postawią wiatrak, na podwórku i was nikt nie obchodzi. Czemu pan chce zabronić, żebym powiedział ludziom prawdę? Nie broń prawdy. Teraz pan mówi tak, że burmistrz tyle zrobił. Dobrze, zrobił tyle, szanowni państwo, ale to jest wszystko za długi. W roku 2014 2 300 000, rok wyborczy, 2 300 000 kredytu. Kolejny kredyt za kilka miesięcy 1 600 000. I czym te kredyty spłacać, skoro dochody w gminie są bardzo marne, a w roku 2012, kiedy zaplanowano 400 000 dochodu od osób prawnych, wpłynęło tylko 10 000. Nie ma zakładów pracy. No to czym spłacać? Spłacać wiatrakami. I jeszcze jedną sprawą, czym spłacać. I spłacać też niewiele ludzi o to wie. Sprawa też jest w internecie, jest ogłoszeniem, 11 październik 2013 rok. Tylko nie śledzimy tego, no wiem, że nie mamy na to czasu, ale paskudna, potworna sprzedaż 13,30 hektara, około 13,5 hektara ziemi, tej inwestycyjnej koło Bierutowa, sprzedaż zwrotna. Nie wiem, czy to ludzie wszyscy zrozumią, co to jest sprzedaż zwrotna. Czyli burmistrz wysprzedaje, żeby spłacać długi, które są brane na chodniczek, na drogę. To jest obowiązek. Musi robić czy ten, czy inny burmistrz. Nie ma wyjścia. Co będzie przychodził do pracy i będzie brał pieniądze? A sprawa sprzedaży tej działki, tej 13,5 hektara, odbywa się w ten sposób, że ogłoszony jest przetarg zwrotny, sprzedaż zwrotna, polegająca na tym, że cena wywoławcza 3 miliony, nie wiem za ile to poszło, bo nie ma informacji, jak to zostało, a przetarg się już odbył, za ile to poszło, czyli sprzedawana jest przyszłość młodego pokolenia w Bierutowie, po to, żeby spłacić długi, żeby się burmistrz utrzymał na trzecią kadencję do emerytury, bo chwali się nieraz, że ja będę siedział do emerytury. I teraz tak, mam pytanie teraz do burmistrza, tylko proszę nie poświadczyć prawdę, bo poświadczył pan już prawdę, poświadczył pan nieprawdę posłowi Jackiewiczowi, okłamał pan posła, że wniosek na salę sportową, wniosek unijny został zatwierdzony. Skłamał pan, że pana prześladuje pech. Pan miał obowiązek, bo pan miał kody od marszałka, wniosek zatwierdzić w systemie. I zastępca burmistrza poświadczył publicznie, że te dokumenty leżą w gminie, gdzie pieniądze można było na tacy dostać. Nie waszymi wiatrakami tutaj, tylko pieniędzmi unijnymi. Ja mogę wobec czego, dlaczego zaniedbał obowiązki? Zaniedbał obowiązki, a chce potem kosztem zdrowia was i waszych dzieci spłacać te kredyty? To nie w ten sposób. Jeszcze na jego miejscu, gdybym coś takiego, bym się wstydził w ogóle brać udział w wyborach, bym się wstydził, szanowni państwo. Przy takiej pensji większej niż prezydent Wrocławia, gdzie ludzie zarabiają marne emerytury, proszę panią, to jest wstyd, żeby przy takim zadłużeniu jeszcze wyprzedawać takie tereny inwestycyjne, zamiast ściągać jakichś inwestorów, żeby ludzie mieli pracę. Przecież tu jest tu nie ma żadnej przyszłości. Przecież młodzież z Bierutowa ucieka stąd, totalnie. Dziękuję panu za te wypowiedzi. Wiedzę, że pan chce przerwać. Dobrze, dziękuję panu. Kto jeszcze ma do burmistrza? Ja mam do pana pytanie. Na ostatnim spotkaniu pan tutaj ludziom opowiadał też, że radni zawiatraki podostawali pieniądze. Jakim bzdury pan mówi? Pan powiedział, że radni i burmistrz biorą pieniądze za wiatraki, że są umowę mają podpisywaną umowę. Tak pan powiedział. Nie, powiedział pan, że radni biorą pieniądze. Jak ja mam się teraz czuć, jak mi co dzień... Radni ja biorą... cały czas, jak mi ludzie wypowiadają, że ja kupiłem auto teraz za pieniądze za wiatraki. Radni biorą diety z... Nie, powiedział pan, że za wiatraki umowy podpisane za wiatraki biorą pieniądze. Nie. Ale jak pan nie kłamie, bo tam, nie, pan tak powiedział sam. Proszę państwa, sprawy nagrane wszystko. Ja powiem tak, zebranie otoczyło się w kierunku już kampanii wyborczej. Ale ja chcę... Przeciwko kampanii, panie, były... Nie, powiem tak, powtórzę to, co powiedziałem, że jeśli pójdzie wszystko po myśli, to na sesji czerwcowej będzie uchwała, jeśli nie, to na pewno, ale Pani Lucyno, naprawdę proszę, jeśli nie, to uchwała pójdzie na sesji wrześniowej, a moja głowa naprawdę, i będę prosił radnych, tak to robiłem teraz przed uchyleniem Wabienic, żeby zagłosowali za uchwałą przeciwko wiatrakom, czyli wycofaniu tamtej uchwały. Tego możecie być pewni. Czy mogę zadać pytanie panu temu, kto występował przed chwilą? Mogę temu panu zadać pytanie? Nie, no to znaczy, jesteśmy w sprawach, jak jesteśmy, chyba że są jeszcze pytania dotyczące spraw Gorzesławia. Jest moje ostatnie pytanie, panie burmistrzu, mogę? Panie Stępień, jakby gmina nie była zadłużona, to by pan był za wiatrakami? Bo w pańskiej wypowiedzi tak wyglądało, jakby pan był za wiatrakami. Bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję. Proszę panią, proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie jestem jakąś osobą zacofaną. Ja pracuję w urzędzie rządowym. Tak. Proszę panią, dla wiatraków tak, ale nie tak, w takiej odległości od domów. Dlaczego tak te firmy chcą, żeby te wiatraki były tak blisko waszych domów? Dlatego, że chcą je umiejscowić bliżej linii przesyłowej, bo dlatego, że przesuwając je dalej, to są dla firmy większe koszty. To są dla nich większe koszty, a dla nas większe straty zdrowia. O, muszę się odezwać jeszcze raz do pana, panie Stępień, bo jeszcze w Sejmie nie jest przeszła ta ustawa 3 kilometry i tu każdy wtedy korzysta, każda firma wtedy korzystać i zrobić najbliżej domów i nas, mieszkańców, nasze dzieci, wnuki skopać zawsze. Dobrze, dziękuję państwu. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie... Tak, ja mam pytanie. Ostatnie, może nie pytanie, ale tutaj prośbę od wszystkich mieszkańców, bo my na tej sesji czerwcowej będziemy. Dobrze. I tak jak pan burmistrz ładnie obiecywał w Wawinicach i udało się w marcu uchwałę odrzucić, tak samo my wierzymy, że w czerwcu się uda. Znaczy, proszę państwa, ja powtarzam, mnie czekają rozmowy z radnymi. I naprawdę, uwierzcie mi, jeśli uda mi się zamknąć to do czerwca, to będzie w czerwcu. Jeśli nie uda mi się, to na pewno będzie we wrześniu. I nie macie się czego bać, że w tym czasie między czerwcem a wrześniem w ciągu 2 miesięcy coś się wydarzy. Dodaję wam słowo, że nic się nie wydarzy. Panie burmistrzu, nie może pan porozmawiać z radnymi tak jak przed Wawienicami wtedy? Ale proszę pani, czy ja mówię językiem niezrozumiałym? Tak, powiedziałem. Zrobię wszystko, żeby ta uchwała była w czerwcu. I zapraszam na sesję, bo mówię, sesja jest otwarta, nie ma problemu. Tylko mówię, załatwiamy to wszystko pokojowo. Pokojowo. Ja jestem bardzo zadowolony z tego dzisiejszego spotkania. To będzie, jeśli radni się nie zgodzą na to, żeby... Ale mówię, to jest moja głowa, a ja nie chcę jej stracić. Ale poczekajmy do czerwca. Ja dzisiaj nie odpowiem, tak samo jak powiedziałem, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo dopiero jutro mogę sprawdzić, co nie? Także mówię, naprawdę nie ma pośpiechu, bo moje działania są w tym kierunku. Nie chcecie, nie będzie. Koniec, kropka, panie Piotrze. Dlatego też odpowiedź na to pana pytanie, co nie? Mieszkańcy nie chcą, nie będzie. No i nie będzie. To jest jeden przeciwko mieszkańcom, bo to mówię. Ja mówię, ale teraz... Ja zastanawiam się, proszę państwa, nad jednym. To już abstrahując, decyzje zostały podjęte, wszystko, co nie? I tutaj będzie głowa do myślenia dla posłów, którzy będą mieć, bo zielona energia musi być. Musi być. Nie, ja nie mówię z wiatraków, co nie? Bo mówię, ja powtarzam, ja powtórzę to, co było. Skoro powiedziano kiedyś A, to mówię, to pan poseł się tym na pewno nie interesował, może się interesował, nie wiem, nie chcę wchodzić w to, ale mówię. Ktoś kiedyś kupę lat temu powiedział, będziemy mieli zieloną energię. Przecież jakie to było proste zrobić, że wiatraki tak stawiamy, ale w odległości 2, 3, 5 kilometrów, co nie? Od zabudowań. I to jest wtedy prościusieńkie. Nie ma problemów, bo przychodzi firma, mówi, do zabudowań nie stawiam, bo na przykład wychodzą mi 3 wiatraki. Tak, no ale nie, ale mówię, to jest poza mną. Moja odpowiedź była jasna od początku i jest. Zrobię wszystko, żeby na czerwcowej sesji wprowadzić uchwałę. Jeśli mi się nie uda, bo nie wiem, nie ma jeczni, panie burmistrzu. Ale no, to będzie we wrześniu, ale ona będzie. Koniec, kropka. Ja mam pytanie, informację, bo wiemy o tym, że pan Ciszkowski czeka na jeden dokument, który będzie z Ministerstwa Rolnictwa, który doprowadzi do tego, że będzie miał wiatraki. I to są wiadomości bezpośrednio pana, no, właściciela tutejszej pół. I co pan zrobi z osobami, z panem Kozerą i z panem Ciszkowskim? Znaczy, Bo na tych dwóch polach będą wiatraki. To jest raz. Druga rzecz, wie pan, że pan Kozera tutaj już ma dwoje robił z tymi śmieciami. A dalej na polach będzie stawiał sobie wiatraki. De facto pan wie o tym, na których polach będzie, bo pan ma dokumenty. Nie. Proszę pana, żeby była jasność, ja i to mówię w Babilicach i mówię, ja nie wiem, na czyich działkach będą stały wiatraki. A my wiemy. Nie wiem, naprawdę. Ale proszę o spokój, bo tak to wszyscy nie będziemy do nich. Jak jeden z nich rozmawiać. Jednym z załączników do wniosku jest dokument, że firma wiatrowa wydzierżawiła daną nieruchomość od takiej i takiej osoby. Pan dostaje wniosek i pan już wie, gdzie i kto. Ale teraz ja powiem tak, co by mi szkodziło w tym momencie powiedzieć, że wiem, tak? Przecież ja mogłem przejść obok tego, nawet o tym nie mówię. Przecież mógłbym tego nie ruszać tematu, ale jeśli ja mówię, że naprawdę nie wiem, na czyich działkach, to nie wiem, na czyich działkach. Dlatego mówię. Jak pan przeanalizował wniosek i załączniki i zdecydował się na podjęcie działań odnośnie farmy wiatrowej? Przecież zadanie burmistrza. Ale teraz zaczynamy. Kartę przedsięwzięcia, tam jest mnóstwo załączników, które było już musi przeanalizować. Ale rozpoczynam, ja mówię, mogłem nie powiedzieć tego zdania i nie byłoby dalszej dyskusji na ten temat. Ja mówię, ja sprawę wiatraków uważam za zamkniętą. Nie ma rozmowy o wiatrakach, koniec, kropka. Czy są do mnie pytania z innej beczki? Ja chciałem po prostu zarzucić panu jedną sprawę, że dzisiaj zorganizował pan spotkanie z mieszkańcami, gdzie wiedział pan, że jest szkolenie członków komisji. Prosiłem pana tak samo w przelocie, żeśmy się spotkali i nawet pismo złożyłem, a jednak mimo wszystko zrobił pan po swojemu, tak żeby po prostu pewnych ludzi wyciąć, tak jak na przykład panią Irenę Wysocką-Przybyłek, bo ona jest w komisji. I po prostu, nie, bardzo nieładnie pan zrobił. Odpowiem w tej sprawie. Nie, proszę państwa, ja tak. Były u mnie panie w poniedziałek i powiedziałem, robimy zebranie w czwartek i zostało to zaakceptowane. Skąd ja mogłem wiedzieć? Sprawy wyborcze przecież zajmuje się pani sekretarz, która szkoli urzędników i tydzień temu powiedziała, jak będzie wyglądał jej kalendarz. No nie wymagajcie ode mnie tego, żebym ja prowadził jeszcze kalendarze innym pracownikom. Przesunąć na godzinę 18, by było wszystko w porządku. No ale czy mieszkańcy wiedzieli, że jest dzisiaj po 17? Którzy są członkami komisji. Ale mam pytanie do pań, które u mnie były. Ustaliliśmy nasze, przekazały panie to mieszkańcom. A ja powiem, to teraz tak, czy ja miałem wczoraj, dowiedziawszy się o tym, na fajran dzwonić, wydzwaniać, że ja przesuwam dla jednej osoby zebranie o godzinę czy półtorej? Czy tylu mieszkańców miało być przesunięty przez jedną osobę? Niech pan ja powtarzam, bo 13 rozmawialiśmy, nie wczoraj, tylko 13, bo dzisiaj mamy 15. 13 to było, nie wczoraj, a wczoraj był 14. Ale wczoraj ja byłem na wyjeździe. Ale czy to coś zmieniło? Przyszli mieszkańcy, podjęliśmy decyzję i koniec, kropka. Super. Tylko ja jestem teraz ciekawy, czy przykładowo pani Irena Wysocka-Przybyłek będzie usunięta z komisji, czy będzie mogła brać jako członek komisji. Dlaczego ma być usunięta? No bo dzisiaj nie była z wiadomych względów, bo musiała... Ale skoro jest tutaj, proszę zadać pytanie pani sekretarz urzędu. Ona z mocy prawa odpowiada za wybory. Ja jako burmistrz według mnie nie powinna być usunięta z komisji. Ale to jest sprawa między panią, która jest w komisji, która się podjęła pewnych działań, a panią sekretarz, która odpowiada przed komisarzem wyborczym. Ja u pani sekretarz też byłem i prosiłem panią sekretarz, czy jest możliwe przesunięcie szkolenia na piątek, bądź ewentualnie pani Irenie dostarczyć materiały, które będą na dzisiejszym szkoleniu, żeby mogła się z tym zapoznać materiałem. Oczywiście powiedziała, że takiej możliwości nie ma. Czyli pani sekretarz Ale wystarczyło, żeby pan przesunął o godzinę na 18. Mnie pasowało na 17. Zaraz, momencik. Zadają te pytania mieszkańcy Osiedla i Gorzesławia do burmistrza. Jeżeli nie ma pytań, zaraz pomalutko. Mieszkańcy z Prawa, Wiatraków. Jest tam inaczej. Proszę Państwa, jeżeli burmistrz zebranie nie uważam za zakończone. Żadne zakończone, nie? Trzy tak szybko. Jakie zakończone zebranie? Tak szybko się śpieszy. Ja mam pytanie jeszcze do burmistrza, drodzy Państwo. Nie będę mówił, bo mówię za plecami, że nie jestem mieszkańcem. Ja jestem mieszkańcem tej gminy. Mieszkam w Bierutowie ileś lat. Zależy mi, żeby ta gmina się jakoś rozwijała, żeby młode pokolenie nie uciekało, przecież już się zmniejszyła ilość mieszkańców poniżej 5 tysięcy. Było niedawno nas powyżej 5 tysięcy w Bierutowie. Część umiera, a część ucieka. A jak myślicie Państwo, dlaczego tu będą, kto tutaj jest z młodego pokolenia wiąże jakieś nadzieje z Bierutowem? Nie, bo to jest po to tylko, żeby utrzymać się na stołku i sprzedawać te ziemię, te 70 hektarów. I mam pytanie do burmistrza. Skoro mówi, że was szanuje i wiedział o tym, i że respektuje prawo, pytanie konkretne. Dlaczego was zlekceważył i nie zorganizował konsultacji z wami społecznych? I drugie pytanie, czy prawdopodobnie, bo też jest taka możliwość, że bez spotkania z wami są jakieś dokumenty dotyczące i podpisy dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych. Bo skoro mówi, że ma całą dokumentację zgromadzoną, to jakieś dokument całą, to znaczy muszą być konsultacje społeczne. Kiedy jest sprawa, proszę się jeśli nie odzywać. To jest pytanie do burmistrza. Dlaczego nie zorganizował z wami, skoro mówi, że respektuje prawo i was szanuje? Przecież normalny człowiek to by się was wstydził, wam spojrzeć w oczy. Jeszcze ostatnie słowo. Szanowni Państwo, korzystają rzeczywiście, tutaj nie ma dobrej legislacji, dobrej ustawy odnośnie wiatraków. Polska ma 15% energii produkować ze źródeł energii odnawialnej i obecna partia rządząca, która mówi, że jesteśmy zieloną wyspą, celowo nie przygotowała szczegółowej ustawy dotyczącej wiatraków, żeby na siłę przepchać te wiatraki, tylko zobaczcie, jak sprawnie rządząca partia działa, kiedy trzeba ludziom dołożyć pracę do 67 lat. Jak potrafią szybko, pomimo protestu, i z tej okoliczności niektórzy burmistrzowie korzystają. Była podobna sytuacja w Smarzowie, ludzie zrobili referendum, wiatraków nie ma, tematu nie ma żadnego. A to, że burmistrz mówi, sesja czerwcowa, wrześniowa, już tyle razy słowa nie dotrzymał, to świadczy nieprawdę. Bo świadczy nieprawdę, mówię publicznie, bo tu jest pan z mediów do Leśnicki, burmistrz poświadczył nieprawdę, wielokrotnie mamy na to dokumenty. Także to, proszę Państwa, no nie może być tak w kraju takie zarządzanie, że urzędnik poświadcza, ja też jestem urzędnikiem. Urzędnik nie może poświadczać nieprawdy, gdy miał powiedzieć nieprawdę, powiedziałbym karnie. Dlaczego w tym kraju dla jednej prawo funkcjonuje, dla innych nie? To jaka uchwała? Dokąd tak będzie? Nie dajcie sobie, ostatnie słowo, nie dajcie sobie, szanowni Państwo, bo tutaj żyjecie, tu mieszkacie, ani perspektyw na pracę, ani na przyszłość dla waszych dzieci. Dzieci płaszą, bo nie mają pracy. Kończą szkoły i studia, wiecie Państwo, ile ostatnio były w Oleśnicy, młoda dziewczyna, młode pokolenie nie ma nadziei i tym bardziej ta władza rządząca przez 8 lat nie zrobiła nic, żeby na terenach inwestycyjnych dać chociażby nadzieję młodym ludziom, że gdzieś tutaj coś powstanie, jakieś miejsce. Dlaczego powstają w innych miastach, a tutaj nic? Tu tylko kredyty na 50% i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A ja tylko do pana zbieraliśmy wlód w marcu podpisy Gorzesław-Szczałków i inne wioski na temat uchylenia tych uchwał na temat wiatraków, że się nie zgadzamy na wiatraki. Decyzja została podjęta na anulowaniu uchwały tej Wawinice, Stronie i Jemielna. Moje pytanie, Został on na przeszkodzie, żeby w tym samym momencie, wiedząc, że Gorzesław, Strzałków i inne bloki się nie zgadzały, został on na przeszkodzie, żeby od razu te dwie uchwały nie przeszły i wtedy byśmy nie mieli tego zebrania, żebyśmy byli spokojni. To było przeszkodą. Bo problem ma zniknąć w czerwcu, no to poczekajmy do czerwca. Znaczy, nie, proszę Państwa, ja jadąc na zebranie do Wawinic, byłem pewien, że rozmawiam o Wawienicach, bo mieszkańcy Wawinic wystąpili z tą inicjatywą, że chcą, co nie? Dlatego mówię, gdybym ja wiedział wtedy, że rozmawiamy o wszystkim, ale proszę Państwa, mówię, nie wałkujmy tego, ale nie dlatego mówię. Ja jadąc na zebranie do Wabienic, byłem pewien, że rozmawiam o terenie Wabienice, Jemielna, Stronia. Nie jeszcze Gorzesław-Szczałkowa. Jeśli wypadło zaraz po tym spotkaniu, że rzeczywiście sprawa dotyczyła, i mówię do pani Krysi, że tak i tak to wygląda, dlatego mówię. Padła inicjatywa, robimy zebranie w Gorzesławiu dla Gorzesławia-Szczałkowa i jestem, i powiedziałem tutaj, i powtórzę, proszę Państwa, jeszcze raz. Zrobię wszystko, żeby tę uchwałę wprowadzić na sesji czerwcowej. Zrobię wszystko. Będę rozmawiał z radnymi, wszystko. A ja firma złożyła wniosek o wydanie środowiskowej dla działu właśnie Stronia Babilice? Nie wiem. Żadna firma. Jedyna elektrownia wiatrowa, jaka jest procedowana, to jest Strzałków Gorzesław. No właśnie. I wcześniej zagrodzenie pan, panie burmistrzu, wydał. Proszę Państwa, czy my będziemy dalej siedzieli i wałkowali cały czas tę sprawę? Ja powiedziałem jasno, jak sprawa wygląda. Do czerwca będziemy i temat uważam za zamknięty. Do sesji. Możemy, nawet do czerwca. Nie wstanę. Panie burmistrzu, ja uważam, że zawsze był pan takim gospodarzem, że zawsze pan mówił, że o wszystkich mieszkańców gminy jednakowo pan dba, panie burmistrzu. I ja mam nadzieję, że to swoje zarzucenie pan, panie burmistrzu, cofnie. Według wiatraków Gorzesławia-Szczałkowej. Tak jest. I pokaże pan wtedy, że pan dba o mieszkańców wszystkich. Przekonam radnych. Tak jest. Dawaj. Ale jakieś nie mają radnych. Jednego radnego już mamy na nie. Ze mną burmistrz nie musi rozmawiać, bo ja jestem przeciw wiatraku. Za się głosowało. Ale to powiedziałem na sesji, kiedy był przeciw. Ja wam to powiedziałem na sesji, kiedy radny był przeciw. To jest przeciw. I to mówię, to jest nasze działanie. Dlatego mówię. No mówił, bądźcie spokojni. Ja do pana burmistrza się to zdarza. Ale przekonam. Cicho. Bo tym wszystkim, co tu się dzieje, tak słucham i zastanawiam się, no, o co chodzi w zasadzie, bo mam tutaj jakiś dokument, który jest z 2012 roku i tu jest informacja, że razem w gminie tutaj Bierutów i Oleśnica miało powstać 20 farm wiatrowych razem. I tu jest tylko informacja właśnie o Gorzesławiu i Strzałkowej. Nie ma w ogóle informacji o Stronie i Wawienicach. I teraz nawiązuję do tego, przed chwilą ktoś zapytał, tak? Że było zebranie w Wawienicach w sprawie wycofania uchwały, w sprawie wiatraków, których tam podobno nigdy nie miało być, tak? Jaki jest sens tego wszystkiego, bo mogę skończyć, bo tak w zasadzie to mi się wydaje, że mieliśmy być chyba tak po cichu oszukani, albo to wszystko miało stanąć, te wiatraki miały stanąć po cichu, tak? Tam spokojnie odwołaliśmy, gmina, mieszkańcy siedzą cichutko, burmistrz podobno powiedział, ja tam nie byłam, że w gminie Bierutów ma nie być wiatraków i miało być cicho, tak? I nie wiem, za parę miesięcy mogło się tak okazać, że nagle nam tutaj stają te wiatraki. I gdyby nie pani Irena, która coś tam wyszperała i której dziękujemy, że nas obudziła, to faktycznie, no, Państwo wiedzieliście, że wiatraki mają stanąć w Strzałkowej i w Gorzesławiu, tak? a odwołano uchwały w sprawie Stroni i Wawinic, gdzie tych wiatraków nie miało. Czyli jaki był sens? Wprowadzenie nas w błąd, nie wiem, zaślepienia, uśpienia, o co chodziło? Uśpienie. Nie było żadnego wprowadzenia w błąd. Ja powiedziałem, z racji tej, że firma wystąpiła, że chce stawiać, uruchomiłem procedury. Natomiast mówię, powtarzam i powiem to jeszcze raz. Zrobię wszystko, żeby na czerwcowej sesji uchwałę wprowadzić, która zakazuje. Koniec, kropka. No co będziemy ciągle szukali czegoś, co było w 2012? Ja nie wiem jak było, bo nie pamiętam, bo w ciągu 2 lat się tyle rzeczy wydarzyło, że hej, ja mówię to, co jest dzisiaj i będę robił wszystko, żeby w czerwcu ta uchwała weszła w życie. Jeżeli ta uchwała nie wejdzie, przecież będziecie Państwo na sesji czerwcowej. No oczywiście, no. Czy burmistrz posiada wiedzę, gdybyśmy, jak gdyby nie zaprotestowali, czy burmistrz wie o tym, kiedy by zaczęła się budować? Na pewno, jeśli to nie szybciej niż 2 lata. Nie szybciej niż 2 lata. To ja mam jeszcze pytanie do wiatraków. Czy jeżeli wycofał Pan tutaj Gorzesław Szczałkowa wiatrach, ale nie wycofał Pan Smolna, Zbytowa? Zbytowej nie będzie, bo zabronił dyrektor ochrony środowiska. Pewnie, bo tamten okres. Ale ja teraz jestem o tyle mądry, że ja od razu puszczę wszystko. Jeśli ja wiem od dyrektora regionalnego, że z racji przyczyn środowiskowych w tamtym terenie nie może być, to ja już puszczę teraz, bo żeście mi otworzyli na pewne działanie oczy. Proszę Państwa, ja też nie mam super wiedzy. Nie mam komputera, że to, co jest zapisane, będzie ten. Wiem i ja teraz, mając już wytyczne dalsze, zrobię tak, jak to ma wyglądać. Nie będzie i koniec, kropka. I my w stogu siana nie będziemy szukać, nie? Panie burmistrzu. Pytanie. Gdy zamykano szkołę tutaj w Gorzesławiu, powiedziano nam, że nasze dzieci, zapytaliśmy się, gdzie będą chodzić do szkoły, jak zamknięcie nam szkołę. Powiedziano nam, że nasze dzieci będą mogły chodzić do szkoły tam, gdzie będą chciały, albo do Wawinic, albo do Wielkowa, gdzie je dali. W tym momencie nikt nam nie powiedział, że będzie chodziło o jakąś rejonizację. W tym roku zanosiliśmy podania do szkoły do Wielkowa, że dzieci piszemy do zagubki, bo chcemy je oddać do Wielkowa. Z wiadomych względów. Nie będziemy porównywać tam szkoły, Babilice, szkoły Bierutów, wiemy gdzie, jakie są warunki i tak dalej. Już na wstępie powiedzieli nam, że przecież my podlegamy pod Wawinice. Nie ma takiego. Oczywiście były już w maju wyniki, oczywiste, bo potraktowali nas z głowy, że oczywiste były w maju wyniki, jakie będą wyniki. Dzieci nie zostały z Gorzesławia jako jedyne przyjęte do szkoły do Wiertowa, tłumacząc się rejonizacją, teraz tłumaczyć się tym, że nie ma miejsca. Jeżeli dzieciom zamyka się szkołę w Gorzesławiu, obowiązkiem jest zadbać o te dzieci i żeby było tyle miejsc, ile potrzeba, jeżeli im się tu zamyka szkołę. Czy będzie tych dzieci 100, czy będzie tych dzieci 50, czy tak jak w naszym przypadku w tym roku było tych dzieci 5. I niech dzisiaj, że dla tych dzieci nie ma miejsca. Jest jeszcze jedna sprawa, co boli mnie bardzo. W tym roku zostały przyjęte do przedszkola do Bierutów dzieci z Wawinic, które na mocy w przyszłym roku kontynuacji, nawet nie będą podchodziły te dzieci z Wawinic do rekrutacji, one są kontynuacją, idą sobie bezpiecznie do szkoły do Bierutów. A nasze dzieci z Gorzesławia będą kierowane do szkoły Wawinic. A jakim prawem? Ze Strzałkowa też dla dzieci nie ma miejsca. A jakim prawem? Tym bardziej, że chodzi jeszcze o dojazdy. Dzieci do Gorzesławia do Wawinic dojeżdżają o godzinie 7. Ja od swojego punktu widzenia mam dwójkę dzieci starszych, które bez problemu poszły do szkoły do Wiertowa. Tak. Nie było Była realizacja, było tam ten, było to już mówione od pewnego momentu, ale były te dzieci przyjmowane i znajdowały się dla tych dzieci miejsca. W tym roku wszystkie dzieci z Gorzesławia zostały odrzucone, są kierowane do szkoły do Wawinic. My nie mamy już wyboru. Powiem tak, że jedna osoba musiała ze Strzałkowej się przemeldować w kierunku Bierutowa, żeby jej dzieci przyjeżdżały tam do przedszkola. Gdy zamykano szkołę, obiecano nam, że będziemy mieli wybór. Nikt nam nie powiedział, o jakim jak się zamyka dzieciom szkołę, to trzeba tym dzieciom dać inną szkołę, żeby te miejsca dla tych dzieci były. Ja powiem tak, ja jeszcze nie dostałem, bo kiedy było rozstrzygnięcie na Gorzesławiu? Myśmy zanosili podanie w kwietniu i już którego? Ale nie, ale kiedy była lista? 5 maja, ale w kwietniu już tam... Ale ja jeszcze, proszę Panią, ja jeszcze nie dostałem po komisji protokołów, ile dzieci zostało nieprzyjętych, w jakich grupach, to wszystko. I teraz ja powiem to, co powtarzam. Do sierpnia ja nie będę wiedział, ile miejsc się zrobi dodatkowo wolnych. A wynika to z tego, że cały czas są, i to powtarzam od początku, kiedy wprowadzono tą, według mnie, złą reformę oświaty. Bardzo złą. Tak. Nie, ale nie. Ale proszę dać mi skończyć. I dlatego ja nie wiem jeszcze w tym czasie, ile dzieci przejdzie z przedszkola do szkoły. I co roku jest to samo. Dlatego ja w ostatnim tygodniu sierpnia, wiedząc, ile jest dzieci, i to zrobiłem w zeszłym roku i rok wcześniej, dodatkową grupę stwarzam. Ale mówię, ale nie, dlatego mówię. I wtedy robię dodatkową grupę, czyli 25 dzieci. W zeszłym roku było to 23 dzieci, że jeszcze przyjęliśmy dwoje dzieci 2,5-letnich, bo było wolne miejsce, co nie? Dlatego mówię, proszę na spokojnie poczekać i decyzję, bo ja nie wiem, ile dzieci nie zostało przyjętych. W zeszłym roku wiedziałem. 20, później się zrobiło 23 dzieci. Dlatego mówię, będzie potrzeba, zrobię dodatkową grupę przedszkolną, tak, tylko mówię. Ale nie, dlatego mówię, na spokojnie, każdy z Państwa, żebym wiedział, jak jest, żeby napisał odwołanie. No to dobrze, bo co roku to się powtarza, bo mówię. Będzie problem rozwiązany, kiedy będzie wybudowane nowe przedszkole. Panie Burmistrzu, w tamtym roku moje dziecko też było. Byłam osobiście u Pana, powiedziałam, jaka jest sytuacja. Nie dostałam ani zawiadomienia, ani pisemnego, że jest dodatkowy otworzony oddział. Dowiedziałam się dopiero, jak zostały dzieci przyjęte, nie wiem skąd, bo już nie sprawdzałam. Moje dziecko na 3 września musiałam specjalnie, bo się bałam, żeby nie dostać kary, musiało iść do Wawinic. Jaka to jest polityka? W tamtym roku już byłam osobiście u Pana. I nie dostałam żadnego pisma, co nam w tej chwili mówi. O tym, że dodatkowo zostało otworzone i w tym roku będzie to samo. Bo Pan nie zrobi. Ale nie, proszę Państwa. Przecież składa Pani odwołanie do dyrektor przedszkola, tak? Tak, i byłam dodatkowo u Pana. Prosiłam o pomoc. Co Pan zrobił w tej sytuacji? Nic, kompletnie nic. Otworzyłem dodatkową grupę. Tak, ale czemu nie przyszło pismo i zawiadomienie do mnie, że jest dodatkowa grupa utworzona, że mogę tak spokojnie dziecko do przedszkola? Żeby nie przychodziły przez to wszystko, nie ja jeszcze chciałam na szkołę, zabierać dzieciom szkoły, to proszę im dać główne uprawnienia. Nie było mowy o żadnej rejonizacji, że dzieci z Smarzowa, pozostały przyjęte, tylko Gorzesław, jako że jesteśmy podlegamy... A mam pytanie, kiedy ta szkoła została zamknięta? Ale nie, no proste pytanie. W 2000 roku, Panie Burmistrzu. Ja jestem burmistrzem od grudnia 2006 roku, co nie? To raczej nie mogę odpowiadać za decyzje podjęte wiele, wiele lat wcześniej. Ale Panie Burmistrzu, nie ma rejonizacji do szkół. Nie, no myślę, że sprawy przedszkola... No, ale mam jeszcze w tym momencie prośbę. Proszę napisać na podaniu odwoławczym, żebyście Państwo zostali powiadomieni Mówię, ja robiłem spotkanie z rodzicami właśnie tych 23 dzieci na początku września i grupę otworzyłem dopiero 20 któregoś września. Bo trzeba było przygotować salę, wszystko, co nie? Natomiast mówię, ja jeszcze... Ale ja na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze protokołów z posiedzenia z naboru, co nie? Jeśli do mnie dotrze, to wtedy będę rozwiązywał problem. Natomiast dzisiaj ja nie wiem, ile mam nieprzyjętych dzieci do przedszkola. To przedszkola czy o szkole tam chodzi? To już jest szkoła. Tak, to jest obowiązek szkoły według tej złej reformy. I dobry reformy, bo rodzice mają prawo wysłać dziecko do szkoły. Nie, dlatego mówię. Ale proszę Państwa, mówię, zrobiłem i naprawdę, ja teraz, o czym ja mogę z Państwem dyskutować, jak ja nie znam ilości, co nie? Na spokojnie, naprawdę. Bo ja, gdybym wiedział, dostanę protokół, mówię, bo to wszystko w czasie wakacji się... Bo tam taki przykład, co zawsze mówię. Chodzi Janek z Frankiem do przedszkola, tak? I jedno dziecko zostaje w przedszkolu, drugie idzie do szkoły. I wtedy jest zmagowanie, dlaczego on poszedł do szkoły, a ja zostałem w przedszkolu. I też na tej podstawie zawsze kilka miejsc się robi też wolnych. Ale mówię, zawsze jest rezerwa stworzenia dodatkowej grupy. Ale jest wniszcz demograficzny, nie powinno być problemów w gminie Bierutów. W połowie sierpnia niektórzy pracują, mają tą pracę zapewnioną i nie mogą tej pracy podejść, bo dziecko nie trafi do przedszkola. Proszę Pani, dla mnie, jeśli ja dostanę protokół i będę widział, ile dzieci jest, to podjąć decyzję o tworzeniu dodatkowej grupy, to ja już mogę w czerwcu. Ale na dzień dzisiejszy mówię, jeszcze nie mam protokołu, co nie? No. Ale jeszcze czekać do ostatniej chwili, do ostatniego dzwonka. Tam już było wiadomo, że pięciolatki idą i jest jedna grupa, pójdzie pięciolatków od stycznia do czerwca, pójdzie do pierwszej klasy, druga połowa zostanie, bo nie jest obowiązkowa. Już w tamtym roku było wiadomo, do tamtego roku Pani Mariuszu, co było zrobione? Ale proszę Panią, jest dyrektor szkoły, który odpowiada za nabory, jest dyrektor przedszkola, co nie? Przedszkole należy do wyłączenia do przedszkola. 5 lat nie przyjmę do szkoły, dyrektor powiedział przedszkole i nic więcej. Szkoła nie ma nic do 5-latków. Jest tylko klasa w... Tak. Dobrze, no ale powiedziałem, jak sprawa wygląda, wyjaśniłem i czekamy na działanie. Nam jest naprawdę ciężko. Nie, ale na dzień dzisiejszy ja nie odpowiem, bo nie wiem. No, w tej chwili. Ale my wiemy, Pani Burmistrzu, bo ja byłam u Pana, za mną wyszła inna lama, popłakała i jej dziecko chodzi do Wierkowa, tu stąd z Gorzesławia, a moje nie zostało przyjęte. Więc ja na pewno w tej chwili nie wierzę. Dopóki Pan nie zrobi czegokolwiek z tą sytuacją, to skoro ja byłam u Pana i za mną wyszła osoba, której dziecko zostało przyjęte, a moje nie. To więc coś tu jest nie tak, prawda? To w tej chwili można byśmy się odnieść tak, jak ktoś tu powiedział z wiatrakami. To jest kłamstwo, bo przecież było wiadomo. I nadal Pan nic w tej sytuacji nie robi. Tak. A co jeśli Pan nie przekona radnych? A jeśli Pan nie przekona radnych? Zagłosowanie przeciwko. Ale ja na dziś nie będę mówił, co będzie, jak będzie, bo ja dałem słowo, że zrobię wszystko, żeby przekonać radnych. Ja nie będę się... A jak Pan to zrobię? A to już moja sprawa. Udało mi się w jednym planie, musi mi się udać w drugim. Ja nie widzę innej możliwości. To co? Tak? Burmistrza podziękować. Dziękuję. I czekamy, że burmistrz się wywiąże z obietnicy. Na pewno się wywiąże. Muszę. Nie jesteś burmistrzem, tylko do burmistrza to są. Muszę. Dziękuję Państwu za chwilę przyjęcie. Dziękuję Panu. Panie burmistrzu, że ten nas naprawdę satysfakcjonuje. satysfakcjonuje, to myślę, że jest czerwiec. I jeżeli pan burmistrz ma takie wpływy wśród radnych, to bardzo prosimy do sesji czerwcowej postarać się. Zrobię wszystko. Ja powiem tak. Byłem bardzo pozytywnie waszą postawą na sesji umotywowany, że to się odbyło bardzo spokojnie. Na pewno wam mogę podziękować dzisiaj za to spotkanie, które też było w miłej atmosferze z mieszkańcami Gorzesławia, Stroni, Strzałkowej, wszystkich, którzy tu byli. Sprawa wiatraków. Dziękuję za pytania odnośnie, mówię, tutaj przedszkola. Jak tylko będę wiedział, to na pewno skontaktuję się z państwem. No. I tak powiedziałem, zrobię wszystko, żeby ją na przygotować. I myślę, że czerwcowa sesja będzie tak samo spokojna, jak była ta i to spotkanie. Ja zapraszam na sesję czerwcową.